Ja jestem Martyna, a ty co tu miałeś wyskoczyć? A to mój brat Marcin. No, do góry. Zabawa! Zabawa! Dziś wcielimy się w poszukiwaczy. Poszukiwaczy skarbu. Będziemy walczyć z bestią. Uwolnimy króla. I otworzymy jego skarbiec, a w środku będzie prawdziwe złoto. Prawdziwe złoto? Niemożliwe. A jednak. A na sam koniec, na dokładkę, pokroimy jeszcze obcych. Dobra. Lecimy. Mogę to zepsuć? Możesz, słuchaj, to rozerwać na strzępy. Dlatego, że jestem starszym bratem, nie powinienem mieć z tym problemu, bo mam tę moc. Mam tę moc, mam tę moc. Dużo siły, chyba jadłeś porządny obiad. Właśnie nie, ale jestem zły, bo jestem głodny. Dobra, co my tu mamy? Posprzątamy tutaj trochę. Wygląda to na purpurową ścianę. Purpurową? Zrób sobie test na daltonizm, jak dla mnie to jest bardziej... U facetów jest to ponoć bardziej popularne, ale chyba po prostu patrzymy na złą stronę. I z tej strony również mamy ścianę, ale do tej ściany chyba będzie można się dostać. Słuchaj, to nie jest żadna ściana, tylko to jest skrzynia. Zobacz, tutaj jest nasze narzędzie tortur. Dziwisz się, trzeba wyłupać mu oczy. Nie wierzę. Świetnie. Dobra, może posłużę się tym jak śrubokrętem. Ojojoj! Momencik, bo tam jest skorpion. A nie wiem, czy wiecie, skorpiony są piekielnie jadowite. To ostrożnie, ostrożnie, łopatko, nie dotykaj go rękoma. To strzałką. O, żartowałem. On chyba nie żyje. To jest trup skorpiona. W końcu tam nie było tlenu. Na wszelki wypadek. Dobra, teraz na pewno nic już nam nie zrobi. No. Zostaw tego biednego skorpiona i zajmuj się dalej. On mnie stresuje, więc może go na wszelki wypadek zabieram. Okej, muszę rozłupać drugie... Okular. Drugi okular. Robię tak jak każesz. Już znamy technikę, czyli... O. Kurczę, dobry jesteś w tę grę. Proszę uprzejmie. To w takim razie, idąc za ciosem, pozbywamy się wszelkich nieprzyjemności, które mogłyby nas pokaleczyć. Czy domyślasz się, co trzeba zrobić teraz? Wydaje mi się, nie jestem pewny. Trzeba wyłupać mu oczy? Nie, słuchaj, musisz... Wsadzić mu palce w oczy. To które? Mam 10 do wyboru. Nawet 20. No nieważne. Niech będą te, które przyszły mi na myśl. Od razu! Spokojnie, spokojnie. Co się otwiera dzięki temu, że wyłupuję tak, oczy? Tak, otwieraj, 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 otwieraj. Słuchajcie, to jest pierwszy raz Marcina na moim kanale i w ogóle pierwszy raz w sumie bawimy się razem zabawkami, bo Marcin jest ode mnie trochę starszy. Za moich czasów to nie było takich rzeczy, ja mogłem co najwyżej mieć mały samochodzik. No, więc zostawcie łapkę w górę dla Marcina i jak chcecie więcej odcinków z bratem, to musicie zostawić ich 20 tysięcy. Po otwarciu skrzyni naszym oczom ukazuje się wnętrze willi, prawdopodobnie króla, który leży gdzieś tu w trumnie albo gdzieś tam. Gdzieś tam. Pytanie, gdzie jest ta trumna, bo domyślam się, że może być na samym środku. A może też może wyglądać jak trumna, a może to są tylko jego szkieletory, które wyskoczyły i będą nas atakować. Poczekaj, tu jest krok trzeci, jakiś klucz. No właśnie, a tutaj ewidentnie to wygląda jak... Dziurka do klucza, tylko że nie mamy klucza. Czyli najpierw trzeba zdobyć klucz. Zobacz, tu jest numer 2 i chyba musimy stoczyć walkę z bestią, żeby dostać klucz. Bo jedynkę, rozumiem, przeszliśmy wypruwając mu oczy? Chyba tak. Mamy tutaj sztabkę złota, ale to nie jest jeszcze to prawdziwe złoto. Prawdziwe złoto chyba będzie się gdzieś tutaj skrywać. Ja nawet wiem, jak sprawdzić, czy to jest prawdziwe złoto. Widziałem to w telewizji. Bierzesz i spróbujesz to zarysować. O kurde. Nie widzę żadnej większej rysy. Czyli co, to jest prawdziwe złoto? Martyna, zamykaj swój kanał. Jesteśmy bogaci! Dobra, w takim razie mamy tu sztabki prawdziwego złota. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc, pa pa! Dobra, a tak serio to otwieraj to, bo w środku są kolejne niespodzianki. A tutaj też muszę użyć siekiery? Możesz użyć swojej ręki. Używam swojej ręki. Zadziałało! Niesamowite. To po co ta siekiera? Bez sensu. To jest
Lepkie. Chyba lepkie. Trochę jak taki baton korni. Kojarzy mi się to z batonem korni. Jest jednocześnie lepkie, a jednocześnie ma takie granulki. Dobra, wiesz co? Może nie używajmy tutaj rąk, tylko jedziesz łopatą. Dobra, może być siekierą. A chcielibyście, żebym to spróbował i powiedział wam, jak to smakuje? Chyba nie. Okej. Ja bym się bała, że to jest trujące. To chociaż powącham. Dobra. Pachnie to tak, że na pewno tego nie można jeść. A do tego zafarbowało mi palucha! Muszę iść go umyć i więcej nie dotykać tego niebieskiego okropieństwa! A swoją drogą, Martyna, właśnie zauważyłem, że jestem głupi. No to jest łopata, a ja używałem siekiery. No mówiłam ci, żebyś użył łopaty. Dobra, Martyna. Działa. O, Jezu! To jest chyba ta bestia, no. Albo nasz skarb. Bestia bestią, ale zobaczcie, co nam tutaj wypadło. Taki złoty klucz chyba tu, czy pasuje? Niesamowite, akurat pasował do tych drzwi. W środku są kolejne jadowite zwierzęta. Żmija i krab? Chraboszcz. Ale on ma straszne kolce na początku. Obrzydliwe. Znaczy na początku, na przodzie. Strasznie obrzydzają mnie takie rzeczy. Dobra, Martyna, żeby tym razem nas nic nie ugryzło i żebyśmy nie musieli nikogo zabijać, po prostu spróbuję to wyjąć tak, żeby... Dobra, zamykaj szybko, zanim wyjdą te jadowite stworzenia. A co nam tu wypadło? Nie mam pojęcia, co to jest. Zielone frisbee? Chyba tak. No dobra. Łap! Złapałem. Fajna zabawa. To na pewno jest po to, żeby coś otworzyć. A zobacz, czekaj, trzeba znaleźć... Czekaj! To nie jest to? Czekaj, tu jest napisana wskazówka. To może być to. Ale słuchaj, tu jest punkt 8, a my dopiero tutaj byliśmy w punkcie 3, więc lecimy po kolei. Teraz czwóreczka. A nie, to szósteczka. Gdzie czwóreczka? Tutaj. O! Kolejny. Tu mamy czwóreczkę, a tu potem będzie piąteczka, więc dawaj. Rozparceluj tą sztabkę, ale tak trymiga! Proszę, tutaj rozparcelowane. Wow, to jest sposób, a nie jakieś babranie się, Marcin, co ty? Ja myślałam, że ty jako chłopiec grałeś w jakieś gry zręcznościowe, a proszę, jaka Martyna zabawa jest zręcznościowa, widzieliście? Dobra. Dawaj, lecimy z kolejną bestią. Sposób już mamy i na szybko. O, to sama głowa kozła! Albo smoka złota. Kurde! Ale jaja. No to teraz musisz poskładać tutaj naszego koleżkę. Składamy, zrobimy to na czas. Raz, dwa, trzy. O Jezu, się stosuje. O Jezu, już minęło 9. Czy to jest skrzydło? To jest skrzydło. Jeszcze została ci sekunda. Jeszcze jedna? Czy zdążysz? Nie wiem, odpadło? O Jezu, odpadło, nie. Nie, dobra, ja jednak nie umiem. Masz sekundę, jeszcze pół sekundy. Oj! Co się stało? Ręka ci tu spada. Czy może potrzebujesz pomocnej dłoni? Dłoń, która jest skrzydłem, która jest na jego plecach. Sami słyszeliście, co mówiła bestia, zostawiajcie suby. Razem z bestią wypadł oczywiście kolejny klucz. Uwaga, i czego po prostu wepchnąć. Złoty miecz! Biorę to bez tutaj machania. Nie ma żadnych skorpionów, tylko mamy złoty miecz. Po co nam taki złoty miecz w sumie? To jest taki miecz jak Garena z... League of Legends. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy League of Legends. Ja nie kojarzę, ale może moi widzowie kojarzą. Jak ktoś kojarzy League of Legends, pisze LOL w komentarzu. Na potęgę posępnego czerepu! Chyba coś ci się nie udało. Może musisz powiedzieć na potęgę czegoś innego. Na potęgę czegoś innego! Potęgę czegoś innego, to jest hasło klucz, a raczej hasło miecz. No dobra, to dobierzmy się do tej trumny. Trochę mnie to... Trochę się boję, bo... No wiecie, no dobieranie się do trumien królów to... To nie jest moje codzienne zajęcie. Więc po prostu otworzę ją. I dobra, weź tą siekierę. Na potęgę czegoś innego! Wow! To jednak jest miękkie. Wow! Spokojnie, bo zaraz to będzie wszędzie. Tego była ta łopata przecież. Dawaj ten żwirek dla kota. Miau. Miau, miau, miau. No dobra. Zobaczmy, jak tu w środku, no, no. Mogliśmy otworzyć to tym, ale po co ty, skoro mamy miecz. Dobra, ten miecz jest tępy jak... Stare, sprawdzone sposoby są lepsze. Ten król nie jest martwy? Czy jest, bo w sumie jest kościotrupem, ale wygląda dosyć żwawo. Czemu mnie budzicie? Nie po to kładę się spać, żeby ktoś zakłócał mój spokój. Czego chcecie? A wiesz, słuchaj, przyszliśmy tutaj ukraść twój skarb. No dobra, to ja już pójdę.
posiedzę sobie i popatrzę, jak mnie okradacie. I tak przecież do grobu nie wezmę tego, co zarobiłem przez całe życie. Słuchajcie, dziwna sprawa, bo to była szóstka i nigdzie nie mogę znaleźć siódemki. Dlatego od razu przejdziemy tutaj do wydobywania skarbu. Według instrukcji musimy przyłożyć tutaj zieloną... Siekierę! Nie siekierę, tylko zieloną tarczę. Ale najpierw trzeba zdjąć ten papier. A, siekierą! Wiedziałem. A jednak! Jednak siekierą! Brawo, brawo! Jak to się udało? Marcin, ale mamy tutaj mały problem. Znaczy, ja przepraszam, spędziłem tu z tobą tyle czasu po to, żeby dokopać się do czegoś obrzydliwego. To nie jest skarb, tylko insekty zalęgają się, jak coś długo nie jest otwierane, to ty nie wiesz? O, proszę. Tam jest w środku prawdziwe złoto. No joke. Coś wypadło? Pieniądze? Ile nie. Tu jest hajsu, królu! Nic tu nie ma. Co ty, Marcin? Ty mnie okradasz? Nie. Myślałam, że razem tu... Nie. Marcin? No dobra. Jaka korona designerska tutaj w ogóle. Naprawdę, czuję, że to jest prawdziwe złoto. Jakie ma być, jak nieprawdziwe? Pokaż mi to, że to moja korona jest. Tak ją znam, że pomyliłem strony. Ale złoto jest prawdziwe, obiecuję. Tak czy siak, muszę się sobie wziąć. Dziękujemy, królu, jesteś bardzo hojny. Na pewno widzowie dadzą dużo łapek w górę. Tu mamy w środku jeszcze... Kolejny miecz! Może ten nie będzie taki tępy jak poprzedni? Sprawdźmy to! Na czym? Nie wiem. To jednak tego nie sprawdzimy. Albo dobra, przy pomocy tego kolca mogę wyjąć następne skarby, bo... Jakiego kolca? To jest papryczka chili, tylko że złota! No faktycznie, bo jalapeno... Jalapeno! Jakie jalapeno? Ale prawda jest... Widziałeś? To już tyle? Wyskoczył ptak! To już tyle do wyjmowania ptaków! Świr, 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 świr! Dobra, został nam ostatni fan do zgarnięcia. Marcin, wyciągaj go! Może przyda nam się ten fan do rozparcelowania obcych, których zaraz będziemy kroić. Czy jesteś gotowy na tyle przygód jednego dnia? Bo ja nie wiem, chyba nie! Mam to! O, super. Pajęczyny. Dobra, no nic dziwnego, to pewnie było zamknięte latami. Zróbmy ostatnie spojrzenie tutaj na nasze zarobki. Z czym kończymy tą misję? Dawaj, Marcin, tutaj wszystkie. Więc mamy tak. Mnóstwo hajsu. 7, 8. Tak, 8, 4 i 4 to jest 8. Mamy tutaj jeszcze złotą koronę. No i w sumie te rzeczy, które znaleźliśmy po drodze, są ze złota. Też są ze złota, więc dlatego też. Dlatego wezmę klucz i musimy znaleźć ten drugi klucz. Momencie. Dobra, bierzemy wszystko, co złote. Słuchaj, grobowiec, tak. Bierzmy wszystko. Wszystko, co po prostu złote, i to moim zdaniem jest po prostu słuszny ruch. Królu, czy dla ciebie to jest w porządku? Królu złoty. No jak to w porządku? Oczywiście, przecież powiedziałem, że możecie to wziąć. Dziękujemy. Nie ma za co. Ale zostawcie subskrypcję! Dobra, subskrypcję zostawimy, a raczej wy zostawicie, drodzy widzowie. Jak nie zostawicie, to król złoty będzie bardzo, ale to bardzo wkurzony! Zawijamy nasze skarby i idziemy na ostatnią misję krojenia obcych. Mamy tutaj Aliens vs. Kings i szczerze mówiąc, mimo że już kroiłam obcych, to nie wiem za bardzo, co mnie tutaj czeka, bo poza sekcją i wydobyciem króla jest też... Gobliny! Dobra. Ale tak naprawdę nie są gobliny, które wytłumaczysz. No, nie, tak naprawdę nie są to gobliny, tylko małe bestie. Ale najbardziej w tym wszystkim fascynuje mnie to, że będą mumie. Dobrze, że w środku są mumie, bo skończył mi się w domu papier toaletowy. Marcin, fuj! Żartowałem, że one są owinięte w bandaże. Dobra, mamy tutaj... Oj. Tu nam wypadły rzeczy, ale to dobrze, przynajmniej nie musimy ich już wyciągać. I mamy tu tak, pojemnik na slime, grobowiec, mniejszy grobowiec i obcego! Tym razem tu mamy narzędzie tortur. Współpraca! O, wyszło. No dobra, to kroimy obcego! Nie tak, Martyna, to nie tak, on jest jeszcze opatulony w ochronne plastiki. To nie zauważyłam. Ale keba! Wygląda jak tortilla, tak naprawdę to... Mniej więcej tak. Groźny obcy. Czy mamy mu wyrwać zęby? Nie bawimy się w dentystę, tylko robimy sekcję. Tutaj masz wyznaczone pole do krojenia. Musisz piłą piłować. Teraz piłuj, piłuj. Gotowi? Jedziemy z tym. O, oj.
Oj, no nie trzeba chyba. Mimo że ta piła jest najwyższej jakości i stworzona jest, jak widać, z plazmy, bo jest zielona i świeci na ultra zielono. I w ciemności świeci na pewno też. Na 100%. Ale tego nie ma jak sprawdzić, bo jest jasno. W każdym razie, niestety, ta piła mimo wszystko jest stworzona przez człowieka, a skóra obcego jest gruba. Dobra, zobaczmy, co tu się w środku. No zostaw to, bo się zatrujesz. Może cię poparzy. Albo jakaś choroba. Lepiej użyć szczypiec. Widzimy jego wnętrzności. Trochę to straszne, a trochę to fajne. Spróbujemy wyłowić żeberka. Macie ochotę na żeberka z grilla? O tak, ja poproszę. Ja raczej nie. Trochę obco bym się czuł, jedząc te żeberka. Dobra, wyciągaj mu wnętrzności! Czekajcie, powiem wam jeszcze jeden dowcip. Dajesz. Patrzcie na to. Pora na wora. Ale dowcip. To bardziej gra słowna. Takie rymy. Wiesz co to dowcip? To na przykład puk puk. Kto tam? Obcy! Oj, teraz uwaga, mam kontynuację dowcipu. O! Obcych nie wpuszczam. Dobry. O nie, jeszcze lepiej. Mama powiedziała, żeby obcych nie wpuszczać. Przepraszam, pan nie wchodzi. Dobra. Dobra. Dużo się tym certolisz. W środku jest. Rozerwałeś mu. Ektoplazma. Trzeba wyłowić łowcę. Albo króla? To on rodzi? Nie, to są jego wnętrzności żołądka. Marcin. Ale ma świecącą łapę. Musimy uwolnić naszego łowcę króla z tego śluzu. No dobrze. Ale widzę, że trochę się boisz, a ja w ogóle się nie boję, bo już to robiłam. Doktor Martyna! To pamięta, kto oglądał, jak kroiłam obcych? Pisze, ja pamiętam. Tutaj, ej, nawet chyba w tym odcinku, w którym kroiłam obcych, był taki gość. Chyba był dokładnie taki gość. Dobra, Marcinie, mam całe ręce w slajmie, więc ty może złóż tutaj króla. Króla łowca. Złóż króla? Znaczy co, złożyć go mam w ofierze obcemu? Nie, masz złożyć mu głowę do korpusu. Do korpusu. To jest korpus? Nie. Fuj. Wrzuciłaś mnie na linę. No bo ja mam już tutaj uwaloną całą rękę, widzicie? Widzicie, jak połyskuje? Zaraz muszę iść umyć, bo to jest po prostu obrzydliwe. OMG. Pamiętajcie, chcecie więcej odcinków z moim dzielnym bratem, który pierwszy raz w życiu spotyka się z takimi przygodami bez problemu tutaj kroi. Oj, urwała mu głowę. Ale słuchaj, teraz cię zaskoczę. Teraz cię zaskoczę, patrz to. Chowam tutaj slajma. Marcin nie widział takich bajerów, a za jego czasów to nie było w ogóle nic, tylko małe samochodziki. Tylko małe samochodziki. W dodatku niesamowite, że obcy zamiast mózgu mają slajma. Ale patrz teraz to. No co? Obcy zwrócił swoje wnętrzności. Dobra, obcy tutaj sobie odpoczywa, ale ma fryz. W międzyczasie, jak tutaj obcy zwracał na swoje wnętrzności, to łowca już się pozbierał do kupy. Dzięki, że mnie wydostaliście w ogóle, chłopaki, znaczy dziewczyno i chłopaku. Generalnie to ja łowiłem łowcę, nie, ja jestem łowcą, łowiłem obcego, wcale się ubrudziłem od takiego pustego, więc żegnam cię, koleżanko i kolego, idę pod prysznic, nic wam do tego. No dobra, łowca poszedł pod... Poczułam się jak na jakimś Śląsku teraz, łowca, tutaj... poszedł pod prysznic, a my będziemy rozparcelowywać te sztabki, które tak naprawdę są grobowcami. Tu podejrzewam, że znajduje się król, król złoty, a tutaj bestia. No dobra, Marcin. Rozumiem, że należy to do mnie. Ta przyjemność niewątpliwa. O. O, twój ulubiony sprzęt. Ale wiesz co? Ty ostatnio wydobywałeś coś tam i zrobisz to znowu, bo mi nie idzie. Ha, ha. Niestety, dobrze, że mnie zaprosiłaś, bo zdecydowanie brak ci krzepy. Uuu, to naprawdę wygląda jak plaster jakiś z bekonu. O, już mam doświadczenie, więc nie będę walił w to, tylko po prostu... Elegancja Francja, nie brudzimy sobie rąk. I idziemy po swoje. Dobra. Jestem mega ciekawa, co jest w środku.
Moim zdaniem kilka worków. Kilka worków? Kilka. Sąsiedzi nas nienawidzą. Kilka worków. No rzeczywiście. Mamy rzeczywiście tutaj worek podłużny, worek kwadratorek i worek prostokątorek. Fajnie, Marcina, może byś pokazał nam, co jest w tych workach? Oczywiście, znacie mój sposób, nie jest trudny. Przecinamy przy pomocy dostępnych nam narzędzi, wyjmujemy. Czy to kolejny łowca, ale czaderski i chyba świeci w ciemności i wygląda jak ufoludek, ale jest łowcą. Ja już nic nie wiem. Ja wam powiem, jak on wygląda. Znajdź dwie różnice. Myślę, że będzie ciężko. Ale on wygląda jak płetwonurek, a nawet jest płetwonurkiem. Zobaczcie, jakie ma płetwy. A tutaj ma taką maszynę do oddychania. Witaj, łowco! Co porabiasz w tym grobowisku? Łowco, może coś odpowiesz? Gol. Aha. No czego mogłam się innego spodziewać po płetwonurku? Płetwonurku. Wiesz co, płetwonurku? Spływaj stąd. Plum, 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 plum. Dobra, lecimy tutaj z kolejnymi foliami, Marcin. Oto jest skrzynia. Nie ma klucza, więc domyślam się, że klucz znajduje się tutaj, w tym trzecim worku. Ja myślałem, że to jest uniwersalny klucz, ale okej. Okay. Dobra, to może... Czy to jakaś... To jest trójząb! To nie był płetwonurek, tylko Neptun, władca mórz i oceanów! Strzeżcie się potężnego Neptuna! Wydaje mi się, że to jest właśnie klucz do tej skrzyni. Marcin, możesz to sprawdzić? Oczywiście, znam się na kluczach do skrzyń. Proszę bardzo, w środku mamy oczywiście Glizdo, Gonzo, Snake'o, Wężo, Zorda, więc po prostu go... Czy to jest... Meduza? Meduza... Nie wiem... A wiesz, jaka jest ta meduza? Nieduza! No, rzeczywiście, jest dosyć małych rozmiarów, ale tutaj w środku chyba kryje się coś jeszcze. Chyba nie. Nie, chyba mi się wydawało. Spokojnie, spokojnie. Płetwonurek, władca mórz oceanów, poszedł popływać, więc my zajmiemy się tutaj bestią! Albo... Goblinem! Tak, dokładnie, goblinem. Tu mamy inne narzędzie. Słuchaj, inne narzędzie. Inne narzędzie, inne niż to? Oczywiście. Co dwa narzędzia, to nie jedno. A to jest i łopatką, i... grzebieniem. O, super, bo akurat mi się włosy roztrzepały. Ale to jest bardziej do brwi. A, takie... to dobrze, bo mi się brwi roztrzepały. Ale to jest akurat do włosów. Ale mi się roztrzepało wszystko. Dobra, to działa. Tylko tą łopatką... Ten... Nie, posłuchaj, teraz robię mój sposób. Dobra, mój sposób tutaj nie poszedł. Ta łopatka jest mała, ta łopata jest duża, więc co dwie łopaty... To nie jedna! To nie trzy! Ha! Proszę bardzo. Ile mamy tu worków? Dwa wory. Zacznijmy od tego mniejszego. Dobra, niech będzie mniejszy, to otwórzmy go mniejszą grzebieniem. Grzebieniem się nie da, bo grzebień nie służy do otwierania worów, ale... O, coś tu wypadło, spadło. Zaraz się pogubi. O nie! Tak myślałem, żeby wyjąć to przy pomocy... O, dobra. Mamy tutaj kolejnego robala. A tutaj, poczekaj, nie zostaw to. To jest chyba ryba, taka nadmuchana ryba. Wiesz, jaka to jest nadmuchana ryba? Kojarzysz? Ta, no kojarzę. Słuchajcie, wstawię tutaj obrazek tej ryby. Wstawię tu obrazek tej ryby. Ostrożnie, w środku skrywa się prawdziwa bestia albo goblin, czy jak... Co to? To jest chyba rosiczka. Albo takie... Taki kwiat, który zjada owady, tak mi się to kojarzy. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy bestię. Pierwszy raz w życiu spotykam się z bestią. I to taką stylową. A ja z kolei wiem, bo ty pewnie nie wiesz, co to jest za bestia, a ja ci powiem. To jest wielki skorpion. A dlaczego? Bo to nie jest żadna rosiczka, czy jakaś inna roślina. To jest śmiercionośny ogon. Co? Ale ty to rozkminiłeś! W życiu mi na to nie wpadła. Ja myślałam, że to jest rosiczka, jakiś kwiat, a to jest ogon strasznie trującego skorpiona! Cieszyłaś się, to jest niewinna roślinka, a mogłaś stracić życie! Dobrze, że mnie uświadomiłeś. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj niezły bałagan, zabieramy się za sprzątanko, wszyscy wydobyci, skarb ukradziony, a w sumie to dostaliśmy, to jest na slajma pojemnik, wiesz? Tak, to się wkłada tutaj. Okej. Dobra, Marcin tutaj się uczy nowych zabawek, a wy oglądajcie tutaj poprzedni film.
Tu jeszcze inny film. Tu na środku kliknijcie subskrypcję. Jak chcecie więcej filmów z Marcinem, Marcin pomachaj ręką, to zostawcie dużo łapek w górę, a konkretnie 20 i ani jednej mniej. 20. I jeszcze tutaj piątej ręki brakuje, ale piątą ręką nagrywam. O, super. Pa, pa! Pożegnaj się, Marcin. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!